To ma być rok zmian dla Parku Śląskiego. Wesołe miasteczko i nowy Stadion Śląski, a w planach kompleksowa modernizacja planetarium. Główne atrakcje parku przechodzą metamorfozę, a teraz czas na sam park. Tą przestrzeń pomiędzy tymi obiektami musimy wypełnić treścią, czyli zmodernizować Park Śląski. Dzisiaj mówimy o 30 milionach złotych, których w tym roku chcemy zainwestować w drobną architekturę, w małe rzeczy, ale także w duże przebudowy. Jedną z dużych inwestycji będzie modernizacja hali Kapelusz. Obiekt przestał być użytkowany kilka lat temu. Teraz stan techniczny Kapelusza jest jeszcze gorszy. Na remont budynku udało się otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, a jego koszt to około 21 milionów złotych. Co z pozostałymi 9 milionami? Ta rewitalizacja, o której mówię, właściwie zacznie nam się już w przyszłym tygodniu, bo takim pierwszym obiektem będzie łabędziarnia, bo naszą ideą nie jest tylko to, żebyśmy, no i zresztą parkową ideą nie jest tylko to, żeby coś przywrócić po prostu w takim budowlanym sensie, ale żeby też trochę nadawać nowe funkcje i odkrywać zapomniane części parku. Łabędziarnia do obserwacji ptaków przy stawie Chutnik, świątynia Zacisze, galeria rzeźby śląskiej, kręgi taneczne i plac zabaw w Rosarium. To wszystkie planowane na ten rok inwestycje w parku. Poza tym wyremontowana zostanie część alejek. Nie wszystko uda się zrobić w tym roku, a na początek remontu Kapelusza trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Województwo chce starać się w kolejnych latach o 200 milionów złotych na następne inwestycje.